Po bardzo dynamicznych wzrostach cen zbóż i roślin oleistych na przełomie roku na europejskich i amerykańskich giełdach, od połowy stycznia globalne notowania utrzymują się na mniej więcej stałym poziomie. Ceny pszenicy na Matifie wynoszą obecnie około 220-230 euro za tonę, to na kukurydzy jest średnio o 10 euro tańsza. Nieznaczne wzrosty obserwujemy na rynku rzepaku, którego ceny w przeciągu miesiąca zyskały około 5% i przekroczyły poziom 450 euro za tonę. Od czasu ostatnich zbiorów w Europie i Ameryce Północnej ceny właściwie nieprzerwanie rosły, z wyjątkiem chwilowej stabilizacji w listopadzie. Obecna stabilizacja jest więc w perspektywie ostatniego półrocza sytuacją dość wyjątkową. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że odbywa się ona na najwyższym poziomie od wielu lat. Obecne ceny pszenicy, kukurydzy i rzepaku są najwyższe od pierwszej połowy 2013 roku, a ceny soi od pierwszej połowy 2014 roku. Obserwowany obecnie względnie stały poziom cen na światowych giełdach to skutek poprawy warunków pogodowych w Brazylii i Argentynie. Obecna sytuacja to również skutek niższego zapotrzebowania na amerykańską pszenicę i kukurydzę. Jest on związany z osłabieniem się chińskiego juana, co skutkuje spadkiem popytu na zboża ze strony państwa środka. W Polsce ceny pszenicy od drugiej połowy stycznia wyhamowały, utrzymując się na poziomie około 930 zł za tonę. W tendencji wzrostowej, w szczególności na północy kraju, wciąż znajdowała się kukurydza. Jej przeciętne ceny w Polsce wynosiły około 850 zł za tonę. Dalej rosły ceny nasion rzepaku, miejscami dochodząc w pierwszej połowie lutego do symbolicznej granicy 2000 zł za tonę, widzianej ostatnio przed 8 laty.